jedziemy w tamtą stronę. Bołszowce, niewielka miejscowość na południowo-zachodniej Ukrainie, położona nieopodal Halicza w województwie stanisławowskim. Miejscowość słynie z sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Bołszowieckiej, którego kustoszami są franciszkanie. Wolontariusze z Fundacji Brat Słońce z Krakowa przybyli tu, aby w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia rozpocząć sprzątanie i porządkowanie miejscowego cmentarza. Nieplanowany rekonesans młodzież rozpoczęła od obejrzenia neoklasycznego dworku rodziny Krzeczunowiczów, wzniesionego w okresie międzywojennym. Obecnie mieści się w nim dom opieki społecznej. Według kalendarza juliańskiego 7 lipca przypada uroczystość świętego Jana Chrzciciela. Wierni obrządku wschodniego w tym dniu świętują i nie pracują, stąd ten nieplanowany rekonesans. Prace na cmentarzu rozpoczną się następnego dnia. Obok grekokatolickiej cerkwi niedawno wzniesiono dość kontrowersyjny pomnik. Napis na nim głosi: na wieczną pamięć ofiarom niewinnie zamordowanym przez polskich szowinistów i niemieckich faszystów. Prawda historyczna wyglądała wtedy zgoła inaczej. Jest to jeden z przykładów historycznych zaszłości czekających jeszcze na pełne i zgodne z prawdą wyjaśnienie. Wolontariusze pochodzący z różnych stron Polski docierają do cmentarza, na którym znajduje się wiele polskich grobów. U wejścia kolejny pomnik. Chwila zatrzymania się na krótką modlitwę. W pobliżu widać współczesne groby ukraińskie, a za nimi w oczy rzuca się przede wszystkim bujna roślinność sięgająca 2 metrów wysokości, przysłaniająca dalszą część cmentarza. W poruszaniu się przeszkadzają wysokie trawy, krzewy, zarośla i pętające nogi powoje. Na nagrobkach odnalezionych w chaszczach udaje się odnaleźć polskie napisy. Z wielu zmarłymi złożonymi pod pięknie wykonanymi nagrobkami wiążą się naprawdę ciekawe opowieści. Zadaniem wolontariuszy będzie wykoszenie zielska, wykarczowanie korzeni samosiejek, uporządkowanie i oczyszczenie nagrobków oraz wykonanie dokumentacji i mapki nekropolii. Nad cmentarzem góruje pomnik oficera jazdy wołyńskiej Ezechiela Berzewiczy, uczestnika powstania listopadowego.